Jesteśmy w Elblągu, tuż po pierwszym meczu ćwierćfinałowym Challenge Cup. Start Elbląg, pana zespół wygrywa z Izmirem 29-25. To dobry wynik, z którego pan jest zadowolony w kontekście rewanżu w Turcji za tydzień? Już to pytanie padło jakieś 3 minuty wcześniej, inny redaktor pytał. Za tydzień będę mądrzejszy, na to pytanie na pewno odpowiem 100% pewnością. Na dzień dzisiejszy powiem, że ze przebiegu tam powiedzmy tej pierwszej połowy, czy tam tych początkowych minut, to wynik nie jest zły. No mieliśmy już 7 do przodu, skończyło się 4. Czasami te wyższe wyniki są takie złudne, bo wydaje się, że już jesteśmy, a ten jest taki na tyle bezpieczny, że trzeba będzie jeszcze powalczyć, że mamy świadomość, że nie będzie lekko i to może jest, nie jest taki zły wynik. Wspaniała postawa Salomy Szywierskiej w bramce, jedna z bohaterek dzisiejszego meczu. Dlaczego w karze meczowej zabrakło Ewy Sielickiej i Start przystąpił do tego meczu tylko z jedną bramkarką? Tak, dostaliśmy informację właśnie, że dzisiaj nad ranem tam Ewa Sielicka zameldowała, że miała wypadek samochodowy. Na szczęście nic się nie stało na tyle poważnego, tam jest tam przerwa powiedzmy tam dwutygodniowa zalecona. Chodzi w gorsecie ortopedycznym, jakaś tam taka lekka stłuczka, z kolei juniorka nasza jest w tym czasie na po finałach mistrzostw polskich juniorek. No i stąd taka losowa sytuacja, że dzisiaj sama Saloma była. Taki też rollercoaster emocjonalny dla Magdy Balsam, która była bardzo nieskuteczna w pierwszej połowie. W drugiej połowie przełamała się rzutem do pustej bramki, gdy bramkarka źle wybiegła, źle obliczyła ten tor lotu. Potem Balsam trafia z niesamowitej pozycji, a koniec końców wyklucza bramkarkę w kolejnej akcji, ryzykując takie zderzenie na 10. meczu. To nie było przełomowe, jakby przełomowy fragment tego spotkania, bo nie radziliście sobie z bramkarką Izmiru. No, tu bym się nie zgodził, dlatego że faul był w momencie, kiedy prowadziliśmy już 4 bramkami, tak? I 4 się skończyło. Dokładnie ten rzut karny to był na 4 czy na 5 bramek do przodu rzucony w momencie tego faulu. Uważam, że właśnie taka zmiana bramkarki, weszła dziewczyna nowa i zamiast rzucać jej górne rogi, nie wiem dlaczego dziewczyny zaczęły rzucać w dół. Uważam, że nie wykorzystaliśmy tej sytuacji tak naprawdę, bo ta pierwsza bramkarka naprawdę była dobra i widać było, że mieliśmy z nią spory problem, natomiast okazało się, że i jej zmienniczka przysporzyła nam sporo problemów, bo sytuacje rzutowe, które powinny być wykończone, nie, tak się nie stało, ale nie wiem, muszę teraz sprawdzić w protokole, czy ona będzie mogła grać w rewanżowym spotkaniu, czy czerwona kartka będzie miała jakieś dodatkowe reperkusje, zobaczymy. Natomiast nie zgodzę się z tym, że to był przełomowy moment spotkania. No miejmy nadzieję, że w dobrych humorach wrócicie za tydzień z Turcji, bo tam i polskie zespoły i przegrywały, no ale i też przypadek Pogoni Baltiki sprzed roku, które też wygrana tam, zakończona nawet, to brzydko bija tylko po meczu, ale koniec końców to Pogoń awansowała i tego się trzymajmy. Chcielibyśmy Start widzieć do końca jak najdłużej i cieszyć się, że chociaż jedna polska drużyna reprezentuje naszą ligę w europejskich pucharach. Spróbujemy tą, że tak powiem, godnie reprezentować polski handball żeński. Mam nadzieję, że to się uda. Na dzisiaj cieszymy się z tego, co jest, ale już na głowach, na plecach mamy z tyłu środowy mecz z Piotrkowią w ramach Superligi. Takie granie na 3 weselach, no ale jak się dobrze gra, to trzeba grać co 3 dni. Znaczy, dziewczyny na razie to znoszą fizycznie, rotujemy składem, ale nie jest lekko. Ale bądźmy optymistami. Dziękuję bardzo, pan trener Andrzej Niemczawa. Dziękuję bardzo. Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl.